To już nikogo nie dziwi, że przedostatni tydzień sierpnia upływa w całym Bolesławcu pod znakiem ceramiki. W tym roku w celebrację Bolesławskiego Święta Ceramiki mocno włączyły się także miejskie placówki przedszkolne. Z kamerą odwiedziliśmy w środę Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1. Dziś w naszym przedszkolu pod hasłem Ceramiczna Jedyneczka zorganizowaliśmy inaugurację Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Odbędą się warsztaty ceramiczne przy współudziale pracowników z Muzeum Ceramiki, więc bardzo dziękujemy pani dyrektor Bober Tubaj za wsparcie. Dzieci będą mogły poznać, jak wygląda praca na kole z gliny. Będą mogły zdobić biskwity ceramicznymi pieczątkami. Wykonają również naszą długą ceramiczną ścieżkę przy pomocy ceramicznych zdobień, wykonają ją kredą. Zatem przedszkolaki mogły doświadczyć niemal pełnej palety tych wszystkich działań, które wiążą się z produkcją ceramiki bolesławieckiej. Ten ceramiczny fenomen, który dotyczy Bolesławca, staje się bardziej zrozumiały, gdy uświadomimy sobie, jak szeroko sprawy funkcjonowania tego przemysłu w mieście zakreślają kręgi wśród samych mieszkańców. Bardzo dużo pracy przed wami widzę, także musicie już być, jesteście gotowi, śniadanie już zjedliście? A powiedzcie mi, czy ktoś z waszej rodziny, rodzice bądź rodzeństwo starsze albo dziadkowie, pracują w zakładach ceramicznych? Mój tata pracuje. Dziadek pracuje, a twój? Mój tata. A moja mama. Pracuje. Mój tata pracuje w ceramice. Ojej, i co? Mama, ja się z kubek ze mną pomalowałem. Proszę bardzo. A mój dziadek? Ciocia pracuje, proszę. Moja babcia. Babcia pracuje. A moja babcia kiedyś pracowała. Babcia kiedyś pracowała. Wśród instruktorów, którzy przekazali przedszkolakom te podstawowe umiejętności pracy z gliną i ceramiką, byli pracownicy Bolesławskiego Muzeum Ceramiki. Ja was zaproszę do koła garncarskiego, pokażę, jak można robić różne naczynia bardzo szybko przy pomocy takiego specjalnego urządzenia. U mnie dowiecie się, co można ciekawego zrobić z gliny, zajmiemy się nieco innym aspektem, będziemy się trochę rzeźbić. Ja nazywam się Kalina i tu kolega Mateusz i będziemy razem stempelkować na wyświetlacz. Zapraszamy was. Tak nakreślony plan był sumiennie wykonywany przez przedszkolaki, które uczyły się cierpliwie wszystkich tych umiejętności. Duże ich zaciekawienie budziło lepienie naczyń na ceramicznym toczku. Miseczka jest przyklejona do tego talerza. Żeby ja mógł ją zdjąć i zrobić następną, muszę tą miseczkę odciąć. Ale było też lepienie z gliny na bardziej dowolny sposób, kształtów, które zależały tylko od inwencji przedszkolaków. Niemniej frajdy sprawiało też posługiwanie się farbami ceramicznymi, ale też kredą, którą ozdabiano przedszkolny chodnik.